Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I dalej mamy metody, które umożliwiają nam zrobienie espresso w domu, na przykład takie jak Aeropress. Aeropress to jest super w ogóle urządzenie, które jest bardzo poręczne, jest plastikowe, jest nie do zniszczenia praktycznie rzecz biorąc. Działa na zasadzie takiej strzykawki trochę i w tym tłoku wsypujemy sobie kawę, zaparzamy sobie fajne rzeczy. Możemy z tego zrobić espresso, po prostu wsypujemy wtedy więcej drobno zmielonej kawy, zalewamy trochę wody i robimy sobie espresso. A możemy z tego robić oczywiście też długie kawy. Ta koncentracja espresso z aeropressu będzie gdzieś w granicach koncentracji kawiarki. Mhm. Jeżeli spojrzymy za to na ten już powiedzmy taki normalny kubek kawy i użyjemy sobie 4 łyżeczek kawki, zalejemy sobie całą tubę aeropressu, która ma około 250 ml, to będziemy mieć kawę, która będzie miała koncentrację niską, dlatego że to już będzie w okolicach 1,5% kawy w wodzie. I tak jest praktycznie już ze wszystkim do samego końca. Następny w kolejce, najbardziej popularny, wydaje mi się, sprzęt do przygotowywania kawy, najbardziej alternatywny, jaką się da, to dripper V60. V60 tak zwany. Produkuje go japońska huta szkła Hario, która już dawno przestała być hutą szkła i zaczęła być producentem wszystkiego na dobrą sprawę. Mamy drippery porcelanowe, szklane, plastikowe, metalowe, miedziane, kolory tęczy, po prostu wszystkie, jakie sobie wymarzycie. Jednocześnie to jest też rzecz, którą ja najbardziej na świecie polecam na początek. Do tego, że plastikowy dripper, który jest ekstra naprawdę, bo plastik jest izolatorem, więc parzy się w tym świetnie kawę. W ogóle nie traci nam nigdzie temperatury, jest też nie do zdarcia. Kosztuje 13-15 zł, coś takiego, więc jakby za cenę jednego latte w kawiarni mamy coś, co będzie nam parzyło kawkę w domu. Filtry kosztują chyba 2 dychy za 4, za 100 sztuk, więc jakby to też nie jest jakiś wielki koszt. No i za pomocą tego stawiamy sobie generalnie lejek ścięty na dole troszeczkę bardziej na kubku albo na jakimś ładnym szklanym dzbanuszku i parzymy sobie kawę. Następnie mamy Chemex, czyli taki chyba najbardziej popkulturowy przyrząd. Był w Przyjaciołach, w Interstellarze, w jakichś innych filmach. Jest to urządzenie, które powstało w granicach lat 50. ubiegłego wieku. Co ty mówisz? Nie jest jakieś bardzo stare, ale też nie jest jakieś bardzo nowe. Aeropress znowu powstał w 2005 roku. Drip V60 Hario powstał w granicach lat 90. Więc to wszystko nie są aż takie stare rzeczy. Kawiarka powstała wcześniej, ale nie powiem teraz daty, bo nie chcę kłamać. Chemex powstał jako naczynie laboratoryjne, na dobrą sprawę. Tak wygląda. Tak wygląda i na dobrą sprawę jest taką trochę zlewką po prostu, która ma filtr chemiczny, bo ten filtr, który tam jest, składa się z kwadratu dużego w takie mniejsze kwadraciki. Mamy tam różne jeszcze inne możliwości robienia jakiegoś dzikiego origami i łabędzi, żeby kawa nam się lepiej w tym wszystkim bawiła. Bardzo kolorowny napój. W V60 mamy po prostu taki filtr papierowy, który sobie wkładamy w ten plastikowy lejek. Filtr jest dość cienki, kawa nam przepływa dość szybko. Jest to taka smaczna, typowa czarna kawa. Jak taka, wiecie, zalewaja, tylko bez fusów, bo przefiltrowane. I trochę delikatniejsza, bo używamy pysznej kawy z lokalnej palarni. Chemex znowu ma filtr, który na dobrą sprawę składa się z 3 warstw po złożeniu. I jest to dodatkowo gruby, bardzo sprasowany, płaski filtr. I na dodatek on nie ma żadnych żłobień na ściankach, co utrudnia przepływ kawy. Kawy z Chemexa będą bardzo, bardzo, bardzo klarowne, bo będą sobie wolno skapywały i będą się musiały przetransportować przez bardzo dużo papieru. No i to są tak na dobrą sprawę te najważniejsze metody alternatywne. Jest mnóstwo dripperów, co po prostu co drugi dzień, albo różnych metod innych do zaparzania. Co drugi dzień na kawowych grupach na Facebooku ktoś pisze: hej, a widzieliście to? I nagle tutaj jest, nie wiem, coś, co
robi kawę w sposób dokładnie taki sam jak te rzeczy, o których opowiedziałem wcześniej, ale jest opakowana w ładny design i kosztuje dużo więcej. I w taki sposób budujemy sobie hype. Jednocześnie, jeżeli już na przykład mówimy o zakupach i o rzeczach, które warto kupić, to... Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.